Dzień dobry. Mam nadzieję, że dla wszystkich Państwa dzień będzie albo był dobry, w zależności od tego, kiedy Państwo słuchacie. Bardzo dziękuję za Państwa reakcję, tym bardziej po takim długim okresie przerwy. No wiadomo, że ja nie będę mówiła o jakichś strategicznych tematach, ponieważ się całkowicie na tym nie znam. Poruszam tematy, na których się znam, które nie tylko znam teoretycznie, ale też z doświadczeń i osobistych, i doświadczeń wieloletnich mojej pracy z klientami, z pacjentami i z ogólnej wiedzy. Natomiast no nie chcę być osobą, która zna się na wszystkim, bo to nieprawda, zupełnie nieprawda. Także dzisiaj poruszę temat, który dosyć często się powtarza. Po rozstaniu boję się, co dalej. Osoby, które z jakiegoś powodu rozstały się, zastanawiają się, czy jeszcze znajdę kogoś w życiu, czy jeszcze sobie poukładam życie. Potem przychodzi moment, na pewno uda się, będzie wszystko dobrze, ale jest też ta chwila takiego zastanowienia, czy teraz znajdę kogoś. Część osób żyje w toksycznych związkach, nie rozstaje się tylko dlatego, że boi się właśnie samotności. Wtedy trzeba sobie odpowiedzieć, czy wolę być w tym toksycznym związku, funkcjonować w nim, czy po prostu rozstać się. Tego, co to znaczy rozstać się? Dla jednych to jest, jeżeli to był oficjalnie ślub, to jest rozwód. Dla innych jest to separacja i też wszyscy nie muszą o tym wiedzieć. Dla kogoś innego to jest po prostu ustalenie. Każdy z nas żyje sam, ma swoje własne życie, ale z jakiegoś powodu dla tej pary ważnego jesteśmy dalej razem w tym domu, czy prowadzimy razem gospodarstwo. I tak naprawdę nikt nie powinien się do tego wtrącać, bo nikt z nas nie wie, jak wygląda to życie na co dzień. Wiele osób daje sobie prawo do oceniania sytuacji z zewnątrz, ale nie wiecie wszystkiego. Wiecie to, co wam ktoś powiedział, jedna albo druga strona, albo ktoś trzeci, który nie powinien się wtrącać. A pamiętajmy, że jeśli chodzi o nasze obserwacje, to zawsze przechodzą przez nasz własny filtr naszych osobistych doświadczeń. Dlatego zanim będziemy kogoś oceniać, to zatrzymajmy się i powiedzmy, to jest ich życie. Jeśli natomiast ktoś przychodzi do was, mówi o swoim problemie, to już poruszyłam w którymś z poprzednich nagrań, możemy pomóc, możemy wysłuchać, bo czasem osoba chce tylko wysłuchać, też o tym rozmawialiśmy już wcześniej. To po prostu wysłuchajmy, ale jeśli wciąż wraca z tym samym tematem i nie chce nic z tym zrobić, to mamy prawo powiedzieć, wiesz, ja już słyszę to chyba piąty raz, nic z tym nie robisz, to ja już nie chcę tego słuchać. Jeżeli chcesz, żeby ci pomóc, jeżeli chcesz porozmawiać, to porozmawiamy, ale ja nie jestem terapeutą. I idź po prostu do kogoś, kto ci pomoże. Ja mogę ci pomóc jako koleżanka, przyjaciółka, mama, siostra, ale na tym moja rola się kończy. I to jest takie istotne, żeby nie pomagać osobie, żeby czuła się wciąż taka pokrzywdzona, bo to powoduje, że przyjmuje postawę ofiary. Po to, aby uzyskać uwagę, współczucie, zainteresowanie i wtedy jest dużo, dużo trudniej z tego wyjść. Ja zajmuję się od lat pracą z parami, związkami w całym obszarze emocjonalnym, emocjonalno-komunikacyjnym. Jeśli ktoś będzie się chciał ze mną skontaktować, i niekoniecznie wtedy, kiedy jest problem, może właśnie wtedy, żeby zapobiegać tym problemem, to na końcu pod opisem filmu jest kontakt do mnie, można się skontaktować. Pracuję online z Polakami z całego świata.
bezpośrednio w Krakowie, ale w okresie letnich miesięcy. No to teraz przechodzę już do samego tematu. Po rozstaniu boję się, co dalej. Ludzie rozstają się, potrafią sobie podziękować za dotychczasową wspólne życie i zostaje taka pamięć tego, co dobre. Jednak nie zawsze tak jest spokojnie przy rozstaniu. Traumatyczne przeżycia w całym procesie rozstania zostają na długo w pamięci emocjonalnej i mogą tak naprawdę transformować w lęk przed przyszłością, nowym związkiem. Prawdziwe jest powiedzenie: biorę ślub z kimś znanym, a rozstaję się z kimś innym, nieznanym. No, tak to po prostu jest. A jak to, dlaczego tak się dzieje, to zaraz sobie o tym porozmawiamy. Tak kobiety, jak i mężczyźni potrafią mieć wiele związków i każdy z tych związków rozpada się. Kolejne związki kończą się. Prawdopodobnie powtarzane są pewne schematy, które nie pozwalają nie tyle stworzyć, co utrzymać udany związek. Być może, że to są jakieś programy, które są powtarzane z rodzinnych schematów, przekonań i one nieświadomie są powtarzane i to właśnie prowadzi do rozpadu kolejnego związku. Moja propozycja w takiej sytuacji to praca nad sobą. A to takie trochę wszędzie każdy mówi: pracuj nad sobą, pracuj nad sobą. Ja uważam, że przede wszystkim powinno się poznać swoje ograniczenia, uwolnić się od nich, ale też zobaczyć swoje możliwości. Te ograniczenia często są w ogóle nieświadome, jak już mówiłam, są zaczerpnięte z tych dysfunkcyjnych rodzin. Ale oprócz ograniczeń mamy możliwości. Jedną z tych możliwości jest właśnie skontaktowanie się, może nie skonfrontowanie, ale skontaktowanie się z tymi ograniczeniami, uświadomienie ich sobie, no i decyzja, czy chce się od nich uwolnić, czy nie. Bardzo często w ogóle ich nie widzimy, ponieważ jesteśmy w tym samym schemacie. Ja mówię, że to tak, jakbyśmy byli w tym samym jakimś labiryncie. Jesteś w środku, to tego nie widzisz. Wystarczy wyjść na zewnątrz i wtedy widzisz. I często osoby same sobie z tym radzą, często potrzebują wsparcia. Ważne, żeby coś zacząć robić, żeby uwolnić się od tych ograniczeń, a przede wszystkim zadać sobie pytanie, co się dzieje, że każdy kolejny związek się rozpada. Bo być może uciekamy w następny, a nie rozwiązujemy jakiejś przyczyny. Przyczyn rozstań jest bardzo wiele. Ja tylko skupię się tutaj na takich niektórych. Pierwszy, najczęstszy, to są kłótnie i konflikty wewnątrz pary, ale wynikające najczęściej z braku lub no, niestworzenia takiej więzi relacyjnej. Ludzie mówią do siebie, komunikują się, lecz nie rozmawiają, nie rozwiązują bieżących spraw. To mieliśmy najlepszy dowód wtedy, kiedy zatrzymano nas na dłużej w domach i okazało się, że z tą kobietą, z tym mężczyzną ja na co dzień nie jestem w stanie funkcjonować. Ponieważ kiedy i chodzimy do pracy, mamy mnóstwo obowiązków, to my komunikujemy się, nie rozmawiamy. Jak w pracy, w porządku, a tutaj się wydarzyło to, a tutaj się wydarzyło to, jak droga, musimy iść zrobić zakupy, jedziemy do znajomych, jak są dzieci, to trzeba coś z nimi. I po prostu dobrze idziemy spać, mamy więź tą fizyczną, ale nie tworzy się więź emocjonalna. Nie rozmawiamy. No po co będziemy mówić? No właśnie, po co będziemy mówić? I coraz bardziej oddalamy się emocjonalnie. I ja nie mówię, że trzeba opowiadać o każdym szczególe, ale rozmawiajmy, a nie komunikujmy tylko.
Często dzieje się to dlatego, że osoby mówią, że a tak dla świętego spokoju. Według mnie to jest taka najbardziej toksyczna postawa w parach, bo buduje się takie niewidzialne mury, które wcześniej czy później okażą się trudne. I właśnie budowanie takich niewidocznych murów może spowodować, że nagle ktoś odchodzi. I wtedy jest zaskoczenie. Wychodzi z tej udawanej postawy. Jeszcze raz powtórzę. Ludzie żyją w parach. Fizycznie mają ze sobą kontakt. I są ze sobą fizycznie, lecz oddzielnie, emocjonalnie. I to wynika właśnie z braku tworzenia tej prawdziwej więzi emocjonalnej, intymnej. I w pewnym momencie jedna ze stron mówi, mam tego dość. Lub nie mówi i odchodzi. Druga strona w ogóle nie wie, co się stało i z jakiego powodu. I uważam, że to nie jest w porządku. To jest brak szacunku dla partnera życiowego, bo należy powiedzieć, mieć odwagę i powiedzieć, co nam nie odpowiada. Ja mówię, że w tym momencie, w tej chwili, nawet jak ktoś potrzebuje trochę odpocząć, ale powiedzieć, bo zostawienie osoby w takim, po prostu blokuje cię, nie będę do ciebie dzwonić, gdzie ci nada. Brak dojrzałości emocjonalnej. Ja nie mówię, że ktoś tak nie może robić. Może. Ale też może warto przemyśleć, dlaczego się zachowuje jak małe dziecko, które zabiera zabawki i wychodzi. Nie, nie podoba mi się tu i wychodzę. Nie licząc się z uczuciami drugiej osoby. Może nam być źle, może chcemy odejść, ale powiedzmy to, jak nie od razu, jeśli już w ogóle dochodzi do tego, że nie mam odwagi się spotkać i powiedzieć, to napisz, żeby druga osoba chociaż cokolwiek wiedziała. I wcale nie musisz już podejmować dialogu i dyskutować na ten temat. Nie ma takiej potrzeby. Zdrada, zwłaszcza ta emocjonalna partnera, jest trudna do wybaczenia. Jeśli wybaczymy dla siebie, to uwolnimy się od bólu i przeszłości. Ja skłaniam się do tych wszystkich osób, które w literaturze piszą o tym, że można wybaczyć, ale się nie zapomina. Może mówi się, że czas leczy rany i coś w tym jest. Że ten ból, ta zdrada mniej boli z perspektywy czasu. Ale to nie oznacza, że nie pamiętamy o niej. Wciąż, no, nie można stworzyć udanego nowego związku, jeżeli wciąż żyjemy przeszłością i chcemy czuć się ofiarą. Bardzo taka trudna jest sytuacja wtedy, kiedy para sobie wybaczy, wszystko zaczyna się dobrze układać, ale u jednej z osób trwa taka cicha, niewypowiedziana złość. Wewnętrzna taka frustracja, która oddala emocjonalnie i osoba przy każdej nadarzającej się sytuacji albo wraca do tego, co było, albo też takimi docinkami, takimi szpileczkami właściwie utrudnia życie i sobie, i tej drugiej osobie. Nie odreagowała, nie powiedziała tego wszystkiego z różnych powodów. I później w jakiejś innej formie ta frustracja wychodzi. Świadoma osoba wie, że problem najpierw leży w niej i nie obwinia partnera, nie szuka tej winy na zewnątrz. Najpierw zastanawia się, co ja mogę zmienić, co ja mogę poprawić. Oczywiście ja nie mówię, że w relacjach też partner nie powinien się włączyć, tylko mówienie, że jedna strona jest winna, a druga nie, no to jest nieprawdziwe. Nie ma czegoś takiego. Zewnętrzne problemy, które występują, są lustrem, to już wiadomo, są lustrem tego, co nie jest rozwiązane wewnątrz. Wydaje się to trudne, nie zgadzamy się z tym, często nie chcemy tego zaakceptować.
jeśli będziemy szczerzy sami ze sobą, to przyznamy, że tak po prostu jest. Albo jak popracujemy nad swoimi ograniczeniami, nie widzimy ich, naprawdę nie widzimy. Dopiero kiedy z zewnątrz, poprzez odpowiednie pytania, rozmowę, pokażemy, zobacz, ale tak naprawdę tak reagujesz. Osoba, która ma najlepsze intencje, rozmawia. No, partnerów, rozmawia. I nagle rozmawiają o jakiejś codziennej sprawie. I nagle jedna z osób, powiedzmy kobieta, mężczyzna, no przykład. Nie chcę podawać konkretnych z mojego doświadczenia, bo to może być za bardzo przyjęte przez te osoby niezbyt dobrze, ale podam przykład tego typu. Jest powiedzmy Asia i Jarek, czy tam Kaziu. Dobrze. Niech będzie Robert. Ania z Robertem rozmawiają sobie, po prostu rozmawiają. I w pewnym momencie Robert przyjmuje marsową minę i rozmawia takim tonem, który dla drugiej osoby jest niezrozumiały, jest przede wszystkim bardzo nieprzyjemny, ponieważ przełączył się przy rozmowie na tematy, które są związane z jego pracą, na tryb zawodowy, tak powiem trywialnie, i po prostu rozmawia jak ze współpracownikiem albo jak z szefem. W ogóle nie zdając sobie z tego sprawy. Ta druga osoba, która w ogóle nie wie, Ania w ogóle nie wie, o co chodzi, jest jej nieprzyjemnie, niemiło i mówi, ty ze mną nie rozmawiasz. Tak, bo on z nią nie rozmawia, tylko jej coś komunikuje, bo tak przez 8 czy ileś godzin cały czas funkcjonuje, komunikuje się. I jeśli ona chce wieczorem z nim porozmawiać, on niby rozmawia, ale nie zdaje sobie z tego sprawy, że to nie jest rozmowa, to jest komunikowanie. Może też być odwrotnie. Chcę tylko pokazać, że nie widzimy tego, nie odczuwamy, nie zauważamy, jeśli jesteśmy w środku całej sytuacji. No, jakie są najczęściej popełniane błędy w trakcie takiego trudnego rozstania? Oczywiście wszyscy powinni się starać, żeby zminimalizować te negatywne przeżycia. Problem jest większy, gdy są dzieci. Naprawdę nie należy używać dzieci do rozgrywek partnerskich. Izolacja dziecka od drugiego rodzica, mówienie negatywnych, różnych ocen dotyczących drugiego rodzica, to jest manipulacja emocjami dziecka. Ja pracuję z nastolatkami. To jest coś, czego nie możemy nigdy potem oddać dziecku. Te dzieci, które no, muszą się dostosować, bo przecież nie mają innego wyjścia, które mieszkają tydzień w jednym domu, tydzień w drugim domu. No pomyślcie Państwo, gdyby nam przyszło co tydzień się pakować i mieszkać w innym miejscu. One się do tego dostosowują, a są zadowolone, bo tu mają zabawki i tu. A mają wybór? Przecież to jest postawa obronna. Jest niedziela wieczorem, wszyscy się spotykali u babci, wszyscy śmieją się, siedzą. Przychodzi ojciec, przyjeżdża, a dzisiaj jedziesz do mnie. No i to dziecko zabiera walizkę i jedzie. Jest następna niedziela, przyjeżdża mama, też jedziesz. No ja osobiście nie chciałabym tak przejeżdżać, nawet jako osoba dorosła. Co tydzień być w innym domu. Rozumiem, że mogę sobie pojechać gdzieś na miesiąc, wrócić czy na 2 tygodnie, ale regularnie pakować walizki i się przenosić. Przecież te dzieci muszą emocjonalnie się przestawiać. Nieco inaczej wychowuje mama, nieco inaczej wychowuje tata. Wiem, że tak jest. Nie mam rozwiązania, co byłoby najlepsze. No, najlepsze byłoby, gdyby miało i jeden dom, a przynajmniej, żeby w jednym domu mieszkać, mogą się rodzice zmieniać, co nie wiem, czy jest w ogóle realne, ale żeby dziecko zawsze było w tym samym domu, no to byłoby idealne, że tydzień przychodzi mama mieszkać, tydzień przychodzi tata mieszkać, znaczy według mnie tata mieszkać, a te dzieci wciąż są w tym samym domu.
Natomiast to one się przemieszczają z domu do domu. Ja tylko mówię, że w pracy z nastolatkami wyraźnie to jest odczuwane w sensie ich przeżyć emocjonalnych. One czują się takie niepewne. No, czy można się czuć bezpiecznym codziennie przechodząc, no, albo co tydzień przechodząc, czy co kilka dni raz do jednego domu, raz do drugiego? Mały chłopczyk powiedział do mnie, coś zapytałam, a bawiłeś się z tatą? Miało to sens w naszej rozmowie. On mówi, teraz jestem u mamy. On po prostu się przełącza. Teraz jestem u mamy, mówię o mamie, potem przełączę się, będę u taty. Ja nie mówiłam, czy tata jest zły, czy tata się z tobą nie bawi. Tylko zapytałam chyba, czy się bawicie klockami, czy coś, ale to nie było na zasadzie oceny. Ale on powiedział, teraz jestem u mamy, nie pytaj mnie o tatę. Prosta sprawa. No i wyszły nam pewne, na szczęście super otwarci rodzice, ale wyszły nam pewne sprawy, które dobrze byłoby poprawić. Jest w tej chwili już dużo lepiej. No i myślę, że to będzie już rozwiązane, ale tak to wygląda. A już izolacja od jednego z rodziców to jest naprawdę krzywdzenie dziecka. Krzywdzenie dziecka. Z jakiego powodu, żeby odegrać się, żeby pokazać, że ja mam dziecko, a to mnie nie pozwolę się z nim kontaktować. To jest manipulacja według mnie niewybaczalna. Kolejna sprawa i słyszałam argumenty jednej i drugiej stronie wielokrotnie, także przy mediacjach. Ja biorąc pod uwagę, przecież ja już mam dużo lat, wiele doświadczeń życiowych i doświadczeń z pracy z ludźmi, zarówno z tymi dziećmi, jak z nastolatkami, jak i ludźmi tak średnio około 30 roku życia, gdzie wychodzą. Właśnie te sprawy zdecydowanie uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby dziecko było w domu, a rodzice by się zmieniali. No zobaczymy, jakby im się wtedy żyło. Dobrze, kolejny taki błąd, który może wystąpić, łączący się z tym, to jest odchodzący mężczyźni, rzadziej kobiety, ale też nie interesują się już dziećmi, jak powiedział jeden pan, proszę pani, nareszcie jestem wolny. Już nie mam tej rodziny i będę płacił, ale nie chcę słyszeć, że jakieś chore dziecko, że trzeba mu coś kupić, że trzeba iść do szkoły, że coś tam. Nie. To ograniczało moją wolność. No właśnie. Jeżeli ograniczała rodzina wolność, to trzeba było wcześniej o tym myśleć. Ale są takie i to jest błąd, bo wtedy traci się kontakt z rodziną. Może minąć wiele lat i osoba mówi, ale ja teraz chcę nawiązać kontakt z moim synem, z moją córką. Wtedy mieli 5-4 lata, dzisiaj mają 18-19. Ale ja bardzo chcę teraz odzyskać te relacje. Dziecko już jest odchowane, już jest dorosłe, super. Nie mówię, że nie trzeba próbować, ale mówię, że to jest egoizm. Też proszę wziąć pod uwagę, albo należy wziąć pod uwagę i nie wchodzić szybko w nowy związek. To jest leczenie ran przez bardzo szybkie wchodzenie w nowy związek. No i najczęściej ten następny też się rozpada. Może być inaczej. Może być, nie mówię, że zawsze, powiedziałam najczęściej. Najpierw zastanowić się, popracować nad tymi swoimi ograniczeniami, zastanowić się, co tak naprawdę mogło spowodować, że mój związek się rozstał. To nie zawsze to, co mówię, to nie wina najpierw mojego partnera. Ja też musiałam coś zrobić albo jakoś postępować, co spowodowało, że się rozstaliśmy. Zanim właśnie się wejdzie w ten nowy związek, powinno się przeanalizować swój dotychczasowy. Czego brakowało, czego nam brakowało, a czego my nie daliśmy w związku. Bo nie tylko czego nam brakowało, ale czego my nie daliśmy do związku. Wszyscy potrzebują, wszyscy szacunku, empatii, intymności, ale w wymiarze duchowym, emocjonalnym i fizycznym.
prawda? Ktoś mówi, no ale czego ona chce? Mają wszystko, dbam o dom, pracuję. Ja mówię, no ale jaka jest teraz pretensja czy zarzut do pana? Że nie miałem czasu dla rodziny, że cały czas tylko pracowałem. Ja mówię, no to właśnie, bo nie rozmawialiście, tylko komunikowaliście się. Poza tym, czy słuchał pan, co mówiła żona partnerka? No mówiła, że za dużo pracuje, ale nie chciałem tego słuchać. Z drugiej strony, gdyby czegoś brakowało, to byłoby, a dlaczego ty nie pracowałeś, tak? Więc to nie ma takiej reguły, że jedna osoba jest winna, za dużo pracowała, nie doceniała rodziny, ale z drugiej strony ta druga osoba korzystała z pracy. No to nie ma, jeszcze raz mówię, po jednej stronie tylko winy. Wiecie państwo, znam takie, znałam, takie relacje partnerskie, gdzie najpierw osoba korzystała chętnie z tego, że pan pracował, dbał o to, żeby praktycznie w tym domu, już tak mówiąc trywialnie, wszystko było. A później, kiedy dzieci już stały się nastolatkami, nagle, no ale ty cały czas pracowałeś, ciebie nigdy nie było, ty zawsze gdzieś wychodziłeś. No ale to trzeba było powiedzieć 5 lat temu, a nie teraz. Użyję słowa, które chyba wydaje mi się najbardziej adekwatne. Wyżywanie się i poniżanie tej osoby. Odrzucanie, dlatego że w ciebie nie było tam 5 lat temu. Wtedy trzeba było mówić. No bo przecież tego, co było, nie możemy, mówiłam to w poprzednim nagraniu, nie możemy tego zmienić. Fakt pozostaje faktem. To już chwila, która przeminęła. I wciąż wracanie do tego, bo 3 lata temu, nie wiem, nie wróciłeś z wesela, a 5 lat temu to zrobiłeś to, a 10 zrobiłeś to. No ale tamta sytuacja już nie wróci. I nawet gdyby ten człowiek klęczał i przepraszał, tamtych faktów nie da się zmienić. A poniżanie cały czas i takie mówienie, ale tak zrobiłaś, ale tak zrobiłeś, no tak zrobiłam, mogę przeprosić. Albo mi wybaczysz, albo się rozstajmy, a nie zatruwajmy sobie życia. Najpierw zawsze należy próbować ratować związek. Jak zachowują się ludzie, gdy nie ma więzi tej intymnej, emocjonalno-duchowej w związku? Nie mówię o więzi tej fizycznej, bo to wszyscy wiemy. Pierwsze to jest taka ucieczka w pracę, szukanie uznania i docenienia na zewnątrz, w społeczeństwie, w rodzinie. Dlatego sobie mówią, bo tylko ucieka do kolegów, albo ona tylko do koleżanek. Tak, bo być może, że tam ma właśnie to, czego brakuje. Uznanie, szacunek. Kolejna sprawa to jest ucieczka, flirtowanie, przygodny seks i w ten sposób osoba rekompensuje sobie w jakimś takim fałszywym stopniu brak intymności w stałym związku. Jest też od takiego braku tej więzi intymnej, duchowo-emocjonalnej ucieczka w przywiązanie materialne, gadżety, nowe samochody, zegarki. Ja nie mówię, że coś w tym złego jest, tylko mówię, kiedy jest to nadmiar. To może być taka fałszywa niezależność, takie poczucie fałszywej niezależności, a w rzeczywistości osoba może być emocjonalnie podporządkowana drugiej osobie. Jest podporządkowana, ale kupię sobie nowy samochód, czuję się niezależny, sobie pojadę. Dobrze, możesz mieć, tylko pamiętaj, żeby to nie była fałszywa twoja niezależność. Są też osoby, które przyjmują postawę takiego oczekiwania na karanie, na cierpienie siebie. Wydaje się to dziwne, ale tak, są osoby, które mówią tak, na pewno znowu będzie źle, na pewno znowu się źle dzieje. I najmniejsza sytuacja, którą można tutaj
podciągnąć, nieładne słowo, ale można powiedzieć, o widzisz, widzisz, znowu ta osoba zrobiła to czy tamto, bo wtedy pięknie można wejść w rolę ofiary i otrzymać uwagę, no tak, on znowu na przykład czegoś się napił, albo znowu cały czas z tym drugim siedzi w garażu i robią jakieś motory, albo ona to tylko biega na jakieś spotkania do koleżanek i jej nie ma. No bywa to różnie. W takim razie, czym kierować się przy wyborze partnera na życie? Najpierw poznać siebie. Czego my tak naprawdę potrzebujemy? Jakie my mamy zasoby, możliwości i jakie mamy ograniczenia? Kogo naprawdę szukamy? Mój coach zawsze mówił, jeżeli szukasz kucharki, to idź do szkoły gastronomicznej. Jak szukasz kogoś z biznesu, to jeździ klasą biznes. Oczywiście to jest skrót myślowy, ale tak nam Jerome powtarzał, bo to jest prawda. Jeżeli mamy różne zainteresowania, mogą być punkty styczne, ale może być tak, że jesteśmy skrajnie różnymi ludźmi, mamy skrajnie różne zainteresowania. Jeśli znamy siebie, to możemy powiedzieć super, fajnie, że cię znam, ale to nie po drodze nam w życiu. To nie jest związek dla mnie do partnerskich relacji na przyszłość. No też nie szukać idealnego partnera, takiego wyidealizowanego. Jak nie spełni tych wszystkich oczekiwań, no to nie ma mowy, bo my też nie jesteśmy idealni. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że my też nie jesteśmy idealni. I pamiętać, partner nie ma zaspokajać, wyrównywać braków i spełniać oczekiwań, o których może w ogóle nie wiedzieć. Ktoś czuł się niedowartościowany, ktoś miał niewłaściwe relacje z ojcem, z bratem, z szefem i to bardzo przeżył. I teraz oczekuje, że ten partner, świadomie lub nie, bo to czasem jest nieświadomie, ten partner wyrówna te niedobory. Nie, tak nie, ponieważ ten partner naprawdę nie musi nawet wiedzieć, czego my oczekujemy. I partner to dobrze jest kiedyś z wartością dodaną. I wtedy my potrafimy, czujemy się pełnią, mamy świadomość siebie, że jesteśmy osobą duchowo-fizyczną, a partner jest fantastyczną wartością dodaną, bo razem zawsze tworzy się coś nowego, coś dobrego. I od początku budować relacje pełne miłości, takie szczere, otwartej komunikacji, podkreślam, otwartej komunikacji, bez lęku, że jak mu to jej powiem albo jemu powiem, to na pewno odejdzie. No to nie jest budowanie już relacji. Pamiętajmy, że słowa są ważne, one mogą bardzo ranić albo zbliżyć. I oprócz słów, to już zwróciłam na to uwagę, jeszcze raz podkreślam, ważny jest ton głosu. Bo jeżeli powiem komuś, kocham cię, albo powiem, kocham cię, dobrze, że jesteś. Nie musi być wciąż powtarzane słowo, kocham cię. Niektórzy oczekują, że tak, ale ja chcę, żeby mi 10 razy dziennie tak mówił. Ja często mówię, no to proszę to nagrać na komórkę i puszczać. No bo to jest wymuszanie na partnerze, żeby spełnił jakieś nasze oczekiwanie, które dla drugiej osoby może być uciążliwe, bo to już nie jest wyznanie miłości, tylko zaspokajanie jakiegoś niedoboru drugiej osoby. No i zdecydowanie od początku nauczyć się asertywności i akceptacji. Akceptacji tego, że my nie jesteśmy jednakowi. Ktoś ma prawo być inny niż ja, a ja też nie jestem idealny czy idealna. Więc możemy sobie pewne rzeczy na nowo stworzyć, czyli no, jest to jakiś układ, z czegoś my rezygnujemy, z czegoś ktoś rezygnuje i tworzymy nową jakość związku. I wtedy pamiętać o tym, żeby nikogo sobie nie podporządkować i samemu nie dać się podporządkować. Bardzo ważne. Wtedy jest to partnerstwo. Ktoś pisał niedawno, czytałam gdzieś w internecie, że partnerstwo to nic dobrego i tak dalej. Nie wiem.
Ja rozumiem partnerstwo jako, jako wspólną drogę, wspólne przejście przez życie obok siebie. Nie ktoś z przodu, a ja za tą osobą, a też nie ja pierwsza i ciągnę kogoś, tylko po prostu idziemy razem obok siebie, wspieramy się, dzielimy się tym, co pozytywne i dzielimy się tym, co nam się nie udaje. Nam razem, na zewnątrz mamy jakieś trudności i wtedy, kiedy jest empatia i zrozumienie, to bardzo ważne. Co jest potrzebne, żeby utrzymać związek? Nie stworzyć, utrzymać. To pierwsze to jest mówienie o uczuciach. I to, co już mówiłam, nie oznacza to, że musimy wciąż powtarzać słowa komuś, że go kochamy. Ja nie mówię, że super jest, kiedy w ogóle nie mówimy o uczuciach. Warto się tego nauczyć. Warto, bo wtedy, kiedy potrafimy mówić o uczuciach, to je poznamy. Czy co to jest miłość? Można zapytać dorosłych osób. Są razem, są partnerami, funkcjonują od lat, ale tak naprawdę wiedzą, że się kochają, że są dla siebie potrzebni. Potrzebni. Mogą na siebie liczyć, ale rzadko mówią o uczuciach. Warto nauczyć się mówić o uczuciach, bo wtedy je musimy znać. I można mówić o uczuciach wtedy, kiedy się ma ich świadomość. Jak się ich nie ma, nie ma się tej świadomości, to nie można o tym mówić. Rozumienie świetnie jest, jak ludzie rozumieją się bez słów, tak? Bo wtedy ma się zaufanie, rozumienie. I też pamiętajmy o tym, że nie muszę powiedzieć, weź zrób to czy tamto. Ale mogę powiedzieć, miło by było, jakbyś mi pomógł przenieść walizkę. Tak? Weź przenieść te walizki. Ja mogę powiedzieć, miło mi będzie, pomożesz mi. Wszystko zależy od tego, jak z sobą rozmawiamy. Bo to tak naprawdę jest zewnętrzną formą uczuć i emocji. Ważne jest też celebrowanie istotnych dat, ślubu, urodzin, imienin i wspominanie dobrych chwil. Przede wszystkim koncentrujmy się na dobrych chwilach w naszym życiu, w naszym związku. Wyciągajmy wnioski z trudnych sytuacji, które przeszliśmy i doceńmy to, że potrafiliśmy je przezwyciężyć i dalej jesteśmy razem. Cóż mogę powiedzieć w podsumowaniu? Drogą do szczęścia jest wyleczenie się z toksycznych relacji, czyli tak naprawdę uwolnienie się od ograniczeń i uświadomienie sobie swoich potrzeb z taką dużą uważnością na potrzeby i na empatię. Bo wtedy potrafimy zauważyć potrzeby drugiego człowieka, ale przede wszystkim rozmawiajmy. Rozmawiajmy szczerze, bez lęku, że druga osoba się obrazi. I nie obrażajmy się, jak ktoś nam powie coś, co nam nie odpowiada w danej chwili. Jeżeli Państwo zechcecie ze mną się skontaktować, tak jak powiedziałam, pod opisem jest kontakt do mnie, ale także zapraszam na Patronite, na warsztaty, które prowadzę na Patronite. I do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.